dzisiejszym odcinku. Kafi robi się na bóstwo. Prosty, szybki make-up zrobiony. Hanut robi się na bóstwo. Kafi się rozwodzi. Dlaczego ty tak zawsze się rozwodzisz? Tak już mam, dobrze się nie rozwodzę z tobą. Ja robię się na bóstwo. A Kafi się uzewnętrznia. Może ja nie do końca mam jaja. Zapraszamy. Your loveliness is so sublime. Kolejny tydzień przed nami, kolejny dzień pełen wyzwań przed nami. Tradycyjnie zaczynamy go od tego, że zawozimy starszą córkę do przedszkola. Bang! Pierwsze zadanie dzisiejszego dnia można odhaczyć. Helka odstawiana do przedszkola. Jedziemy z Kafi do fryzjera. To znaczy, Kafi jedzie, ja ją zawożę, a w międzyczasie będę zajmował się Hanką. Mam nadzieję, że ten gląda mi dzisiaj pożyć i to chociaż trochę będę mógł opracować. Bo słuchajcie, to co się wczoraj wydarzyło w nocy, to po prostu zakrawa na skandal. To jest skandal, to się do prasy nadaje. Zasnęła o północy. O północy. Po to tylko, żeby się budzić kilkanaście razy w ciągu nocy. Ja nie wiem, jak mamy normalnie funkcjonować w ciągu dnia po takiej nocy. Kafi to już w ogóle. Ja to generalnie pracowałem do drugiej, położyłem się spać i odpłynąłem. Natomiast Kafi się budziła cały czas i naprawdę wielki szacun dla niej, że ona to ogarnia, że w ogóle wstaje rano i jest w stanie się uśmiechnąć po takiej nocy. Bo ja to generalnie bym zabijał wszystkich. Pewnie dlatego faceci nie mogą zostać matkami. Jezu, ale tak jest, kurczę, że dziewczyny mają większą jakąś taką cierpliwość i generalnie więcej są w stanie przyjąć na klatę. Chociaż to pewnie też kwestia przyzwyczajenia. Właśnie. W obronie facetów powiem, że gdyby faceci mieli wstawać codziennie na przykład po kilkanaście razy w ciągu nocy, to też by się przyzwyczaili. To nie jest tak, że nie dajemy rady. My po prostu potrzebujemy się wdrożyć w pewne rzeczy, a że nie mamy cycka i nie musimy wstawać, bo dziecko nie płacze o nasze cycki, no to nie wstajemy. Co nie zmienia faktu, że Kafi naprawdę należy się wielki szacuneczek za to, że generalnie potrafi każdego dnia rano wstać i z uśmiechem przywitać wszystkich członków rodziny. Chociaż jest jej ciężko. Słuchajcie, nie ma to tamto. Taka jest. Piękna moja. No i zawożę ją dzisiaj do fryzjera. Okej, jestem z powrotem pod naszą twierdzą. Ciekawe, jak ten Kafi ogarnia temat ubierania się i przygotowania do wyjścia. Założy się, że jak wejdę, to Hanka będzie wisiała na cycku, a Kafi będzie dalej w piżamie. Zakład? Po ubraniu i uczesaniu Heli do przedszkola, po ubraniu Hani, przystępuję do ogarniania samej siebie. Zaczynam się malować, bo na 10.30 muszę być na drugim końcu miasta u fryzjera. Jakiejś wielkiej tragedii nie ma, bo tak naprawdę ja lubię swoją twarz. Nawet bez żadnego make-upu. Lubię siebie bez makijażu, także... O, ten dźwięk, słyszycie? Oznacza, że nic już tu nie ma. Koniec podkładu. Pytacie często, jakiego podkładu używam. Strasznie jest wypaskudzony, brudny bourgeois healthy mix. So, what you doing Friday? Sounds like a good day. Mój makijaż też jest bardzo szybki, więc to nakładanie podkładu, pudru, różu. Nie umiem jakoś tam, nie wiem, blendować. Nakładać bronzeru w odpowiednim miejscu, także nie robię takich rzeczy. Myślę, że bez przerw na dziecku taki mój cały makijaż, nie wiem ile zajmuje, 4 minuty. Co ty robisz? Przepraszam, Hanka w tym czasie wyciągnęła pół opakowania chustek. Oh,
podkład nałożony. Znaczy trzeba pamiętać, o czym pewnie wiecie, żeby go nie zostawiać tutaj, jak się kończy twarz. To jest efekt maski. Zawsze jak widzę taką osobę, no tak odciętą, mam to strasznie zawiedziony. Kamuflaż Art Deco. O, jest rewelacyjny produkt. On wielu lat go stosuje. To jest puder transparentny. Ale jeszcze zanim go nałożę, chcę sobie przykryć moje cienie pod oczami. To jest chyba moja największa zmora. Szczególnie po dzisiejszej nocy. I mam teraz taki korektor Givenchy. Zobaczymy, czy będzie widać różnicę jednego oka i drugiego. No dobra, to które oko jest zrobione? Mam taką Beckett Mix Bronzer. To jest Vibo firmy i to jest super. Sprawdza się naprawdę bardzo fajnie. No właśnie, nie wiem, gdzie mam teraz używać. Tutaj? Czy tu? Chyba coś źle zrobiłam. Widzicie, jak teraz przyszedł jednak mój małżonek z przedszkola i jest zdziwiony, że Hanka nie wisi na cycku, a ja się maluję. O proszę, Hanka nie jest przy cycku. No dobra. I teraz sobie nakładam jasny cień do powiek pod brew. Nie wiem po co, ale to robię od lat. Żeby mieć, nie wiem, bardziej wypoczęte spojrzenie. Hey, so nice to meet you. I na końcu... A nie, to nie... Nie jest koniec. Szukam teraz, o, odżywki do rzęs, którą nakładam ostatnio przed tuszem. Zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. Białe rzęsy. Nakładam odżywkę na rzęsy, potem te rzęsy wytuszuję, umaluję usta i makijaż gotowy. Także szybki, prosty, bardzo prosty. Usta. Stawiam na usta dzisiaj. Usta powinno się robić na końcu makijażu, ja już zrobię je teraz. Bo jak wam wspomniałam, tak malować się nie umiem, więc za różnica jako kolejna. Przydałaby mi się konturówka. I tuszujemy rzęsy. Już! Prosty, szybki make-up zrobiony. Congratulations, well done, congratulations to you. Oglądaliśmy, a właściwie ja zacząłem oglądać film Minimalizm, dostępny na Netflixie 2 dni temu. Kafi odpadła i wczoraj go sobie zobaczyła do końca, kiedy ja pracowałem. Korzystając z tego, że Hanka nie jest. Tak. Tak naprawdę. Bo... Ale że mieliśmy piękne plany na wczorajszy wieczór, co? Na przedwczorajszy też. No tak. I na przedwczorajszy też. I niestety wszystkie zostały zrujnowane przez Hankę. Ale do czego zmierzam? Oglądaliśmy film Minimalizm i powiedz, podobał ci się? Bardzo. Ja jestem w ogóle zachwycona tym filmem i to jest... Ja myślę, że to będzie nasz flow. Minimalizm to jest coś, co powinniśmy po prostu wejść. To jest taki film jak po prostu niektóre książki, tak? Że przeczytasz i chcesz do nich wracać. Dokładnie. I podkreślasz sobie jakieś zdania lub pojedyncze wyrazy. Podkreślasz coś, co zrobiło na tobie wrażenie. To jest taki film, do którego chciałabym wracać. Bo tak naprawdę ja zdaję sobie z tego sprawę, że tak jest i to jest prawda, to co tam jest pokazane. Tylko, że ja nie do końca mam jaja, żeby to wprowadzić w swoje życie. Tak. Ale po części już wprowadziłaś. Ja w ogóle gwoli wyjaśnienia powiem, że Minimalizm jest filmem o tym, o pewnym ruchu społecznym, który został zapoczątkowany przez dwójkę fajnych gości, który polega na ograniczeniu kompulsywnego konsumpcjonizmu. Czyli kupowaniu na potęgę rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy. I chodzi o to, żeby pozbyć się ze swojego życia tego, czego tak naprawdę nie potrzebujemy, a mamy, bo nie wiem, lubimy zbierać, lubimy, nie wiem, mieć 60 koszul w szafie i tak dalej, chociaż tak naprawdę potrzebne nam będą tylko 4. No. A ja chciałam tutaj pozdrowić i powiedzieć, że film Minimalizm obejrzyliśmy dzięki właściwie no, zdjęciu na Instagramie dookoła nas blog.
która wstawiła... Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie, która wstawiła linka z kolei do swojego wpisu na blogu, na którym poleciła właśnie ten dokument. A ja czytam jej bloga i tam te najfajniejsze perełki interesujące mnie zawsze gdzieś tam sobie zapisuję w notatniku, do których warto później wrócić, bo nie zawsze mam czas, czytając bloga, akurat tam szukać. Dobra, kochanie, dlaczego tak ty zawsze się rozwodzisz? Tak już mam, dobrze się nie rozwodzę z tobą. No. Więc nie zawsze się rozwodzę. Wspaniale. Także pozdrawiamy dookoła nas blog. No, wracając do tego filmu, to ja jakiś czas temu, nie wiem, czy to był rok temu, myślę, że nie, że 2 lata temu, zrobiłam wietrzenie szafy i pozbyłam się większości rzeczy, które miałam. I wychodziłam z takiego założenia, że jak pół roku czy rok nie założyłam czegoś, co mam w szafie, to znaczy, że już tego nigdy nie założę, no bo tak jest. Później poszłam szerzej w kosmetyki, miałam jakieś różne rzeczy do makijażu, które miałam z poprzedniej, jeszcze tam poprzedniej pracy, popracowałam kiedyś w perfumerii i nagromadziło się tego dość sporo. Nie używałam wielu, więc oddałam, a to mamie, a to przyjaciółce. Taka byłam dobra. W każdym razie i torebki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pozbywałam się tego wszystkiego, aż w końcu teraz na przykład staję przed szafą i stwierdzam, że nie do końca mam się w co ubrać. Ale chyba i tak wolę to, bo niż takie, że mam za dużo rzeczy, nie wiem na co się zdecydować. Wolę to, że nie mam się w co ubrać, bo sięgnę wtedy po jeansy i biały t-shirt, no bo to mam. A to jest zawsze klasyczne i zawsze się sprawdzi. Moja szafa jest chyba trochę bardziej obszerna niż twoja, co jest abonamentem. Ale i tak chodzę cały czas ciągle w jednych i tych samych rzeczach, moich ulubionych. No właśnie, i właśnie o to chodzi. Czyli te pozostałe powinieneś tak naprawdę wyrzucić, pozbyć się ich, oddać je, nie wiem, odsprzedać, cokolwiek. Bo i tak masz te ulubione, w których chodzisz, więc po co ci... Nie wiem, tamte niby fajne, ale jednak ich nie nosisz. Bo to jest tak, że jak nie macie takiej potrzeby wydawania pieniędzy bezsensownej, to wydajecie mniej pieniędzy, w związku z tym nie musicie tyle pracować, w związku z tym spędzacie więcej czasu na wasze przyjemności, spędzacie czas z rodziną, z najbliższymi i spełniacie się w swoich pasjach i to jest fajne, to jest fajne. Robi nabóstwo, jest u fryzjera, siedzi sobie w fotelu, a ja tymczasem z Hanką pomykam na mały spacer po Żoliborzu. Boże, jak ja uwielbiam tą dzielnicę. Tak naprawdę Kafi zaszczepiła we mnie miłość do Żoliborza, zawsze się jarała tą dzielnicą. Mieszkaliśmy tutaj przez pewien czas i mieszka się inaczej. Niby Warszawa, a jednak wszystko płynie wolniej, spokojniej, ludzie są bardziej życzliwi, uśmiechają się. Ja nie rozumiem tego, dlaczego na przykład u nas na Ursynowie tak nie ma. Bardzo bym chciał. Jak widzicie, outfit zmieniony, muszę odebrać jeszcze Helkę z przedszkola. Hanka siedzi z tyłu, obydwie dziewczyny zaraz założę na Żoliborz, przekazuję Kafi i zasuwam na mega ważne spotkanie. Niestety obowiązuje mnie tajemnica, jej nie mogę ani słowem szepnąć o tym, co będę robił. Oczywiście dotyczy to działki kreatywnej. Słyszycie, co się dzieje z tyłu? Helka i Hanka mają wspaniały humor. Ja też jestem szczęśliwy, bo udało mi się odebrać Helę w 10 minut, co jest absolutnym rekordem. Nigdy wcześniej nie udało mi się tego zrobić tak szybko, więc lecimy teraz na Żoliborz, odstawiamy cargo mamie i spotkanie. To moja cudna i piękna żona, która teraz wygląda jeszcze cudniej i jeszcze piękniej. Mój chodzący ideał. Ale nawet chodzące ideały potrafią czasem schrzanić sprawę. W następnym odcinku. Jak można zapomnieć nagrać coś na vloga?
Jak można, słuchajcie, ja tego nie ogarniam. Jak bardzo trzeba być zmęczonym, żeby tak naprawdę nie ogarnąć tego, że ma się jakieś zadanie do zrobienia i że miałam dzisiaj nagrywać filmiki i mówić i pokazywać wam, co się dzieje. Na moskiewskim Kremlu znajduje się największa na świecie armata. I misja została zakończona sukcesem. Właśnie patrzycie na pięknego buta, który nazywa się Juti. Zobaczcie, jaka hinduska. Kafi, Hanka i Hela. Helen!